Zapraszam na spotkanie z naszym gościem, gośćmi właściwie, pani Janina Trus, wójt gminy Świętajny, pani Bożena Świderska, dyrektor Domu Kultury w Świętajnie, przed naszymi mikrofonami. Witam panie. Witamy serdecznie. Jakoś tak mamy szczęście, że na siebie trafiamy ostatnio. Rozmawiamy. Nam też jest bardzo miło. A to chyba dlatego, że coś się tam w Świętajnie ciekawego cały czas dzieje. W ramach tegorocznej Świętajniady, co macie panie w planie? O tak. Bo ja przyznam, że jedną imprezę z cyklu Świętajniada zdarzyło mi się nawet prowadzić, to było wieki temu też. Lud tam przeuroczy jest, to trzeba przyznać. Tak, to prawda. I otwarty na wszelkie tego typu imprezy. Świętajniada wpisała się już tak na trwale w krajobraz kulturalny gminy Świętajno i nie tylko gminy Świętajno. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć, przybywa wiele osób. Cieszy to nas bardzo. Jeżeli chodzi o program, szczegółowo powie o tym pani dyrektor. Natomiast mogę powiedzieć, że w programie znajdą miejsce dla siebie wszyscy. Mali. Bo to jest taka impreza mająca łączyć też trochę pokolenia, prawda? Duzi, smakosze, też bardziej wysublimowanych. Mam na myśli tutaj występ zespołu cygańskiego Naziro. W poprzedniej edycji Świętajniady cieszył się on bardzo wielkim zainteresowaniem. Postanowiliśmy powtórzyć. Uważamy, że jest to piękny zespół i zawsze go warto posłuchać. Co oprócz Naziro, pani dyrektor? Tak, dotychczas to głównie na przykład młodzież czy dzieci działające przy Gminnym Ośrodku Kultury swoje występy pokazywali. Obecnie to tak skupiamy się na zespołach zapraszanych z zewnątrz i na pewno nowum będzie występ zespołu tanecznego 24-osobowego Mistrzów Polski. Będą tutaj takimi przerywnikami dla występu zespołów takiego jak Infaktor czy Impuls, ale też młodzieżowy nasz rodzimy zespół Retros. No i jak zwykle przy Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół seniorów Świętowiacy. Oni też tutaj wystąpią z mini-programami. Bo to jest taka też okazja pokazania tego, co mamy najlepszego w dziedzinie kultury, prawda? Tak, może jedna z nielicznych okazji, tak? Tak, no miesiąc temu mieliśmy taki festyn rodzinny, więc może bardziej te występy dziecięce, młodzieżowe i tutaj na tym festynie pokazywali swoje umiejętności, a tym razem no coś dla dorosłych bardziej, ale i tak samo dzieci czy młodzież na pewno spotkają tutaj dla siebie też coś ciekawego. Będzie szereg darmowych takich stoisk na placu zabaw dla dzieci. Poza tym dla dorosłych i młodzieży czy dzieci punkt gastronomiczny z daniami. Bardzo no, rozchwytywane są chociażby pyzy ziemniaczane albo kartacze. O, w końcu jesteśmy w Zagłębiu. Tak.